Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No witam serdecznie, przypominam oczywiście o konkursach dla osób wpłacających z kodem CROXY na CSGO Skinsie. Możesz sobie wygrać takie piękne skiny, wpłacasz 5 dyszek, masz szansę każdego z nich zgarnąć, więc oczywiście jak chcesz, no to zapraszam. I oczywiście jako są pełnoletnim jesteś. Jak uda ci się wygrać, to oczywiście dostajesz powiadomienie z takim prezentem i oznacza to, że udało ci się danego skina wygrać. No a my lecimy z openingiem na dzisiejszym filmie. Próbujemy skrzynkę Pumpkin, ale na trybie podboostowany, bo ostatnio trochę się zatraciłem w trybie Joker, więc dzisiaj wejdziemy sobie w skrzynki podboostowane razy 2. Więc zobaczmy, co nam się uda tutaj zdobyć. 11 skrzynek Pumpkin do trafienia Doppler Bayonet Ruby, na którego po tym właśnie booście jest 0,1%, czyli no jest to szansa jakaś, tak? Zobaczmy, albo Passimov 445 zł, póki co dla mojego przeciwnika, więc no nie zaczynamy dobrze, jest afupka. A ja ci przypomnę oczywiście o konkursie na skina, jak chcesz wygrać, no to oczywiście sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk napisz na Discorda, dołącz, no i oczywiście użyj kodu CROXY na CSGO Skinsie, jak są pełnoletnie, oczywiście jesteś, logujesz się z linku w opisie, bądź klikasz oczywiście tutaj magiczny zielony plusik i oczywiście kodzik CROXY przez 2xy wpisujesz 10% więcej i skrzyneczka na start za free. On był ja dla ciebie, a tutaj widzę, że ta battle no naprawdę idzie nie po naszej myśli, no bo tutaj AWP Krakow, teraz Kałach, który kosztuje 1400 zł, no ja dostaję też na lamemkę tutaj, no ale niestety ta emeczka ciut mniej jest warta, no nawet jak tego Kałacha dostanę, no to w stanie gorszym niż mój przeciwnik, ale no strata teraz jakoś 600 zł, więc dwie skrzynki zobaczymy, czy jesteśmy w stanie to nadrobić. No mamy tego Kałacha nowego, 1400, no powiem wam tak, w tym momencie wygrywamy, ale czy to się utrzyma do samego końca? Czy ta AWP nie da moim przeciwnikowi wygranej tutaj tak naprawdę, ale no na szczęście udało nam się wygrać. Tylko niecałe 200 chyba kosztowała to wpaść. Dziwiłem się, 10 koła prawie udało nam się wygrać, więc jest to bardzo ładny tutaj, no na szczęście, winek na tej batelce. Więc ja bym tutaj wleciał w skrzynkę Gemstone, tylko że właśnie wrzucamy ją na trybie podboostowanym i robimy bitwę stary, no dosyć tutaj odklejoną poza 20 koła. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz zrobiłem taką bitwę na CSGO Skinsie, więc wjeżdżamy w to na serio stary i zobaczmy, czy ta batla ma szansę powodzenia. Zobaczmy, 6 skrzyneczek podboostowany tryb oczywiście, nie jest to tryb Joker, no bo tryb Joker oczywiście sprawia, że na każdej tam mamy taki sam procent szans na trafienie, a tutaj mamy tak naprawdę dwukrotnie więcej procentów na dane skiny. Zobaczmy, mamy Dopplerka jako nawajkę, no niestety tutaj słabiutko, tak trzeba sobie powiedzieć. Nawet jak wygramy tą bitwę, no to póki co, no jest to gigantyczny minus, tak trzeba sobie powiedzieć. Zobaczmy teraz, no jest Falchion 1600, no mamy stratę niestety teraz, czy ostatnia tutaj, ja pierdzielę, no nie. No powiem tak, no to nie tak miał się skończyć, 35 tysięcy, ten szafir na końcu, no miałem nadzieję naprawdę do końca, no a ten szafir, no wszystko pogrążył. 10 koła jeszcze mamy, no dobra, no trzeba tutaj zaryzykować, wjeżdżamy w ametysta, no i wjeżdżamy all-in, tak, ja tutaj nie widzę innej opcji niż po prostu wjechać all-in i bierzemy tym razem underdoga, bitwa na 3 osoby, 10 koła, koszt całkowity, 6 skrzynek podboostowanych, więc zobaczmy, jak to się dla nas ułoży. No mam nadzieję, że taki właśnie Ruby tutaj spadnie, tak, chociaż no taki Ruby kosztuje ile? Huntsman's 5 koła, 8 może, więc no tutaj celujemy w jak najlepszy skin, na przykład właśnie ten szafir i patrz, i wywróżyłem sobie, 7 koła, a nie, czekaj, nie, co ja zrobiłem? Dlaczego ja sobie to wywróżyłem, jak to jest underdog, a nie prowadzący? Coś ty zrobił! Przegrałem bitwę na własne życzę. Nie! 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 Nie, co się nie dzieje? To się... Nie! Nie! Ja pierdolę.